Hejo, hejo wam wszystkim. Mamy poniedziałek po nowym roku, czyli mamy 2 stycznia 2023 2023. Roboty nie za wiele, można powiedzieć. Jeżdżę dzisiaj Mercedesem e-Sprinterem, czy elektrycznym. Ktoś w sobotę nim jeździł na paczkomatach i źle wpiął wtyczkę i się nie naładował do końca. Naładowało się. Jak przyjechał, 40% baterii miał. No i jak się nie ładował, to zostało 40% baterii. Więc ładował się tak naprawdę po tym godzinach, żeśmy to z Marcelem zobaczyli. Ale spoko, jeszcze 42% baterii, doładował się do 60%, a jeszcze ma 60 km zasięgu. I tak to wygląda ten mój nowy rok. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś wróżba, zła wróżba. I będzie dobrze. Śmigam sobie teraz tu po osiedlu. Niewiele jeszcze zostało, jest za 10-12. Tak naprawdę już mogłem mieć z godzinę temu koniec. Ale tu z kimś gdzieś pogadałem, tam gdzieś z kimś pogadałem. Skręt w tym Mercedesie to jest katastrofa. Tu gdzieś z kimś pogadałem, tam gdzieś z kimś pogadałem i jakoś to się przeciąga, ale to nie to, że źle, że się przeciąga, dobrze nawet, no bo jakieś tam odbiory trzymają też i w ogóle, żeby też nie być o 11 po odbiory, nie, bo było za wcześnie, ale jest spoko. Dobra, śmigamy sobie dalej Mercedesem, choć manem mi się dużo lepiej jeździ. No, bardziej funkcjonalny, że tak powiem. Znaczy, bajerów ma więcej, może tak, bo ten jeździ do przodu i ten jeździ do przodu. Ten jeździ do tyłu i ten jeździ do tyłu. Ale jakoś tam tak, te lusterka są większe, tak wygodniej jakby, nie? Ale nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć. Także na razie póki co mogę sobie tym śmigać. No i sobie śmigam. Dobra, trzeba tu stanąć. Lecę z dwoma paczkami, potem lecę po odbiór jeden. Ile już jest? 12, prawie pani powiedziała, że o 12 będą gotowe paki. Więc tak to wygląda. Więc śmigamy i w ogóle. Bo bez gwiazdy nie ma jazdy. No, nie będę mógł tego pokazać. No i śmigamy po odbiory. 3 odbiory i w sumie koniec. Tam jeden, jak mi wpadnie odbiór, to Laura mi odbierze. Tam, no w sumie w jednym miejscu może wpaść ten stały odbiór, czyli w punkcie PUDO. Ale Laura i tak do 15 ma paczkomaty. Więc powiedziała, że nie ma problemu i tak tu będzie niedaleko przejeżdżać, to odbierze, jak coś wpadnie. Ja bez sensu, co jest godzina 13 prawie. Nie będę czekał 2 godziny na jedną paczkę, nie? I tak to właśnie wygląda. Dobra, jadę teraz tu po odbiór. I ło, zamknięte. Jak to? Ciekawe, czy Ania jest. A, bo inwentaryzacja. Dobra, idę zobaczyć, czy Ania jest i biorę paki. No i można powiedzieć, że prawie koniec. Jeszcze 2 odbiory. I po robocie jest godzina 13:06. No myślę, że z 15-20 minut i będę wracał na firmę. 40% jeszcze baterii zostało, więc też nie ma jakoś tam źle na to, co w sumie było. Dobrze, jest też ciepło, więc ta bateria nie dostaje po dupie, bo jakby było zimno, no to by była lipka. No to co mówiłem, automacik, no kurde, bajeczka, nie? Kto tak nie uważa, no to masakra, albo nie jeździł nigdy jeszcze automatem. No wiadomo, że w elektryku jest to bezstopniowy automat, no bo jest cały czas jednostajnie. Ale czy to ma znaczenie? Chyba nie. No i tak to właśnie wygląda dzisiejszy odcineczek. Jest przepiękna pogoda. Jak dla mnie to już by mogło tak zostać. Nie musi być jakoś tam super ciepło. Zimno, znaczy, a ciepło to jak dzisiaj jest, nie wiem, jakieś 14 stopni, 14-15, bo idealnie aż do wiosny, we wiosnę do 20, a w lato do 30, tam 28.
i by było super. Tak to właśnie wygląda. Ciekawe, ile jutro będzie, bo z prognoz wynika nie, że jakoś dużo, a też nie, żeby jakoś bardzo malutko miało być tego, więc myślę, że na lajcie, no może do stówki dojdzie. I w ogóle teraz jadę właśnie pod odbiór tu jeden, potem do dziewczyn po drugi i koniec, choć jeszcze jeden, nie wiem, czy on wpadnie, czy on nie wpadnie, ale mam go jeden koło drugiego, więc podjadę, bo Patryk już nie pracuje, dzisiaj z nim pisałem, nie pracuje już w tej firmie, a to on zawsze się tym zajmował, wysyłał zleconko na odbiór paczek i w ogóle Mercedesik piękny i w ogóle idę po paki i w ogóle. No i dobra, mamy koniec, znaczy koniec, jadę na firmę, 13:30. Trochę mi zeszło, bo tam się zagadałem z Krzyśkiem, tu z dziewczynami chwilę pogadałem, no i trochę tego czasu uciekło, no ale nie ma źle. Kurde, rano mi się tak nie chciało pracować, średnio się czułem, też człowiek przejedzony i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No kurde, leżał, żarł i tyle, nie chciało mi się bardzo, ale teraz już jest spoko, można śmigać na firmę, rozładować się. Dużo firm dzisiaj, kurde, też nie wysyłało, albo jak wysyłali, to po 2-3 paczki tylko, bo inwentaryzację mają. No to jutro też tej roboty może jakoś też super dużo nie będzie, ale to się wszystko okaże, bo to czasami jest, że prognozy są małe, a tobie dowali, nie? Ktoś może mieć 30, a ty będziesz miał 130 i tu nie ma reguły. Tak to wygląda. To i tak by było chyba tyle z dzisiejszego odcinka. O, Mercedesik to no chociaż jedzie, nie? A Manik, no 95 i dziękuję. A Mercedesik sobie tam śmiało śmiga w ogóle, ale dobra. To by było na tyle z tego odcinka. Tak naprawdę o niczym, ale jest nagrany, że w pierwszy dzień nowego roku tej roboty za dużo nie było. Baterii starczyło bez problemu, choć pokazałem 36% teraz i 49 km zasięgu. Nie ma źle, obcykałem, można powiedzieć, na połowie baterii cały rejon. Fakt, że było mało tej roboty, albo więcej, też bym obcykał, no kurde, bo jechałbym tą samą trasą, co jechałem dzisiaj, więc ja tam jakoś dużo ulic nie minąłem, no bo się nie dało, bo teren jest w miarę tak rozbudowany, że zawsze się przejeżdża przez te wszystkie ulice, więc parę bocznych się może ominęło, ale to tak naprawdę nic nie zmienia. Dobra, tyle ode mnie. Bawcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Bye!